Jeśli obiekt w Grudziądzu to na pewno Jason Doyle i Andrzej Karpow. No, być może wspominali sobie 2014 rok, kiedy ostatni raz spotkali się na tym obiekcie, wtedy jeszcze przeciwko sobie 14-1 Jason Doyle dla Łodzi, ale mecz przegrany przez Łodzian z Grudziądzem. Karpow wówczas 5-1, no oczywiście od tego sezonu także i po 10 biegu również i w parze w barwach Falowazu Zielona Góra. Andrzej Karpow, Peter Wium, Jason Doyle, no i Tomasz Olof. No mamy przesmaczek wspaniałych, przesmaczek biegów, które nastąpią w klubie programu. Mamy 4 świetnych zawodników: Karpow, Jung, Doyle i Tomek Olof. 10 sekund, ale sędzia nie będzie czekał tych 10 sekund do startu. Co robi teraz Tomasz Golob po zewnętrznej, czy da radę? Jeszcze nie dał rady Karpowowi, ale to jest chyba tylko kwestia czasu. Tomasz Golob znowu szeroko, konsekwentnie gdzieś tam, ale tym razem nie odbija się od bandy, ale szeroko chciał wejść, czuje teraz Andrzej Karpow sam tą trochę ścieżkę przed Tomaszem Golobem. Jeszcze oczywiście nie zapominajmy, że jest Jason Doyle, zapraszam Tomasza Goloba. Golob kontra Karpow. Golob teraz wejście pod łokieć Karpowa, obaj szeroko teraz do prawej. Oczywiście nie oszukają przeciwka Tomasza Goloba. Wejście po prostu pod dotykiem na prostą, no ale Karpow jak na razie górą w walce o te 3 punkty. Tomasz Golob kontra Andrzej Karpow. Golob cały czas kąsa. Kąsa głodnego Karpowa na trzeciej pozycji. Jason Doyle stawkę zamyka. Peter Ljung teraz szeroko. Tomasz Golob być może za szeroko. Zobaczymy, chociaż nie. To pokazuje Tomasz Golob od początku tego meczu. Nie wskazuje na to. Tomasz Golob teraz szeroko, szeroko pod bandą. Z wyjścia między Karpowa i bandy. Czujnie! Wchodzić pod lewy łokieć Andrzeja Karpowa, ale czujnie, czujnie Andrzej Karpow. Teraz Tomasz Golob wychodzi na prowadzenie. Wściekły jest Andrzej Karpow, strzelił na kresce. Tomasz Golob, Andrzeja Karpowa. Wiesz, tego wszystkiego nawet do groszy nie liczyłem, ale fantastycznie. Tomasz Golob pokreślił tylko głową Andrzej Karpow. Już nie mógł nic zrobić, ale kąsał, kąsał. I już jest Tomasz Golob.